opowiem Państwu dzisiaj o restauracjach, ponieważ ten temat jest ogólnie dosyć znaczny dla naszego miasta. Dlatego, że mieliśmy tych restauracji bardzo dużo i zarówno przed wojną, jak i po wojnie. Jeszcze w 1937 roku w Słupsku było 90 restauracji. 80 restauracji, z tego jeszcze było dodatkowo cukiernie i gar kuchni, bo to były takie gorsze lokale, ale ich było bardzo sporo w naszym mieście. One dobrze funkcjonowały, niestety w 1945 roku, kiedy spalono miasto, wraz z pożarem miasta przestało istnieć bardzo dużo lokali, bo budynki się spaliły, w których one były, a następnie musiano te lokale organizować w jakimkolwiek innym miejscu, ponieważ wyżywienie ludzi było najważniejsze po 1945 roku. Niektórzy pracowali tylko i wyłącznie za jedzenie, a więc zakłady pracy miały swoje własne kuchnie, stołówki. I ludzie dostawali początkowo wynagrodzenie w bonach dla własnej rodziny, dla siebie, że mogli po prostu pobierać artykuły żywieniowe. Tam, gdzie jest Urząd Stanu Cywilnego, była kiedyś restauracja. Jak ratusz został oddany do użytku w 1901 roku, Adolf Bernhard, taki dosyć znany w Słupsku przedsiębiorca, który handlował i winami, i wieloma rzeczami właśnie, które pochodziły z handlu morskiego, czyli miał sklep kolonialny, otworzył tutaj bardzo luksusową restaurację. W tej restauracji stołowali się zarówno urzędnicy, ale przede wszystkim różni goście, którzy przyjeżdżali do miasta. To była taka najważniejsza knajpa. Jak cesarz Wilhelm II tutaj przyjechał w związku z jubileuszem 600-lecia miasta Słupska, to właśnie gościł w tym lokalu. Kiedy był Umberto Nobile, kiedy leciał na biegun północny, gościł w tym lokalu. I wiele innych ważnych osobistości, które przyjeżdżały do Słupska, czy Hindenburg, czy wielu innych ludzi, tutaj właśnie się żywiło. Ta restauracja była bardzo piękna, pięknie ozdobiona, tak jak i ratusz, miała wiele zabytków na ścianach, wiele obrazów, wiele ciekawych przedmiotów. Niestety została rozszabrowana przez Rosjan. Po wojnie jeszcze tak przez kilka lat próbowano w niej prowadzić taką knajpę, która się nazywała Pod Ratuszem. Niestety to się nie udało i otwarto w tym lokalu właśnie na parterze bibliotekę, bo nie było miejskiej biblioteki wówczas nigdzie otwartej. Tu otworzono taką jedną z pierwszych, bo było kilka bibliotek prywatnych, a w tym lokalu otworzono pierwszą miejską bibliotekę. Pamiętacie Państwo, była Podkowa w latach 60. zbudowana. Ptyś był miejscem odwiedzanym bardzo często przez ludzi, przede wszystkim przez matki z dziećmi, bo tam były koktajle dla dzieci, tam było mnóstwo deserów. Ten lokal nadawał temu miejscu w ogóle taki duży byt w naszym mieście, bo ja sam chodziłem z rodzicami w to miejsce, głównie na koktajle. I pamiętam, że był duży wybór. Nieraz było tak, że było słabo, bo były różne czasy, to wiemy, że nieraz brakowało podstawowych, że tak powiem, towarów w mieście, a więc przychodziło się, był duży wybór w karcie, koktajli, ale tak naprawdę nieraz był tylko truskawkowy do wyboru. Ale przede wszystkim tak knajpa naprawdę mocno funkcjonowała, dawała tutaj naprawdę duży, że tak powiem, koloryt temu miejscu. Był też ogródek przed tą knajpą, ale co ciekawe, nie tylko ta knajpa była w tym miejscu, ponieważ pod Czwórką, pewnie Państwo pamiętacie, był tutaj lokal Keksik. Kiedy pan Makasik, który miał zieloną budkę tutaj na rogu, i kiedy mu ten lokal zabrano, bo budowano właśnie przejście podziemne, były takie plany, dano mu ten lokal, gdzie dzisiaj jest fotograficzny ten zakład, i on otworzył tutaj swoją cukiernię. Ta cukiernia też długo jakoś nie działała. I ten lokal tutaj funkcjonował do czasu, kiedy pan Makasik się już zestarzał, już nie chciał prowadzić, bo miał też wspólnika, ale wspólnik prowadził swój własny lokal. My też będziemy przy tym lokalu na ulicy Piekiełko i do tego wrócimy. Ja mówiłem Państwu przy ratuszu, że powiem Państwu, jakie właśnie były takie, że tak powiem, niedogodne czasy dla gastronomii, bo kiedy przyjechali tutaj pierwsi ogólnie osadnicy w 1945 roku, mówię o Polakach, no mieli problem, że tak naprawdę w ciągu kilku lat się wszystko tak pozmieniało w państwie, że trzeba było lokale po prostu zamykać i biznesy zamykać, nie tylko gastronomiczne, ponieważ były wielkie domiary, bo państwo chciało zlikwidować jakąkolwiek własność prywatną. I tak naprawdę większość lokali w 1948 roku już nie istniała. I właśnie ci państwo tutaj od tej pionierki tak skończyli, bo to było trzech wspólników i pani Ikonowicz, bo się nazywała ta babcia, pani Gessler Ikonowicz, i ona w sumie dosyć później zmarła szybko, bo w 1955 roku jej nagrobek do dzisiaj jest na starym cmentarzu w Słupsku. Po na drugiej stronie mamy lokal, który ogólnie nie wygląda, jest niepozornie, wygląda stary budynek, który został przebudowany na przychodnie. Tutaj związek, że tak powiem,
ludzi, którzy na wojnie by stracili, byli inwalidami, czyli Związek Inwalidów Wojennych, miał stołówkę. Ja mówiłem Państwu, że były takie czasy, że dużo firm otwierało swoje stołówki, dostawało dużo stowarzyszeń, dużo jakichś zakładów, nowe budynki dla siebie, dla swojej działalności. I stołówki były podstawą działania, ponieważ mówiłem Państwu, że pieniędzy praktycznie nie było i przez pierwsze miesiące ludzie zarabiali nie zarabiali pieniędzy, zarabiali po prostu w bonach. I oni mogli dzięki temu, że byli pracownikami na przykład gazowni, to ich rodzina miała taki przywilej, że mogła przyjść na stołówkę i zjeść. I to było naprawdę bardzo dużo, bo Niemcy sprzedawali wszystko, żeby mieć cokolwiek do jedzenia, bo Niemcy byli ogólnie pomijani i no, nie mieli dostępu do takich lokali, nie mogli wchodzić. A Polacy właśnie sobie tak organizowali życie, że mieli właśnie takie stołówki albo swoje jakieś stowarzyszeniowe, kupcy mieli osobne, jakieś tam swoje lokale, zakłady miały osobne, różne stowarzyszenia i to właśnie była jedna z takich stołówek. Szanowni Państwo, tam jest też ciekawy budynek na przykład na nas numer 47. Tu mieszkał w tym mieszkaniu prezydent Słupska Czupryniak w 1948 roku, ale co najciekawsze nas interesuje, tu się otworzyła właśnie restauracja po wojnie, bo jak mówiłem Państwu, jak coś zostało oszabrowane przez i szabrowników, i Rosjan w 1945 roku, to najłatwiej było restauracji. Tu powstała restauracja, nazywała się Słowianka. Na samym początku była taka restauracja. Tak jak Państwu mówiłem, no, prywatny cały, że tak powiem, taki zryw i prowadzenie działalności zostało zniszczone i 1 stycznia 1949 roku ten człowiek zrezygnował z prowadzenia tej właśnie tego przybytku. No i następnie powstał Bar Poranek. W latach już, kilka lat później został właśnie założony Bar Poranek. Dokładnie nie znam, że tak powiem, roku. Ale wiecie Państwo, że w tym barze Poranku najsłynniejsza jest obecnie pizzeria, która działa od 8 marca 1975 roku. I ta pizzeria, bo nie wiem, czy wszyscy są ze Słupska, ale warto o tym przypomnieć, jest to najstarszy lokal, jeśli chodzi o pizzerię w Polsce. Nie było nigdy wcześniej pizzerii żadnej prowadzonej w naszym państwie. Ten lokal jest wyjątkowo ciekawy. Dla mnie ogólnie jest no, najważniejszy praktycznie lokal w mieście z kilku powodów. Tutaj jeden z takich pionierów Słupska, Julian Żółtowski, otworzył kawiarnię Warszawianka. To był bardzo dobry człowiek, on rozdawał ludziom chleb, bo tutaj była nie tylko kawiarnia, ale była też piekarnia. Ten Żółtowski ogólnie jest człowiek, który zasługuje na ulicę w Słupsku, ponieważ są dokumenty, gdzie jest opisana jego działalność, gdzie naprawdę rozdaje ludziom chleb, pomaga księdzu ziei budować kościół mariacki, a więc tam i płaci pieniądze za drewno i za robotników i za wiele rzeczy. Ale w tym miejscu tak naprawdę najważniejsza knajpa dla nas to będzie Karczma Słupska. Ona otworzyła się w 1972 roku. Pamiętacie Państwo, jaki to był olbrzymi lokal, jakie to były ogródki, co tu się działo. I tak naprawdę ta karczma sama w sobie oczywiście jest dla nas ważna, ale to, jakie były następstwa tej knajpy i w jakich ona miejscach się otworzyła, ponieważ ona miała 10 lokali w samej Polsce. Był to taki pierwszy, bym powiedział, pierwsza sieciówka w Polsce. To była Karczma Słupska, ona była pod różnymi nazwami, Gospoda Polska i różne takie nazwy, ale to nasi gastronomowie i zakład wdrożeń, kompleksowy wdrożeń realizował te właśnie dzieła. Czyli u nas w Słupsku organizowano całe wyposażenie knajpy, cały skład, całą, że tak powiem, musimy zejść z ulicy, całą recepturę. Jechano do miasta typu Bielsko-Biała, Warszawa czy inne miasta i tam otwierano lokale. Ten lokal został zamknięty w 2000 roku i Władysław Piotrowicz próbował go później reaktywować jeszcze, ale finalnie w 2008 roku nie dał rady, raz, że ze względu na wiek, a z drugiej sprawy restauracja to jest ciężki obecnie kawałek chleba, ponieważ się nauczyliśmy jeść w fast foodach. Jesteśmy w kolejnym miejscu, gdzie była cukiernia. No to, bo nie będą Państwo pamiętali raczej, bo ona była tylko 45-48. Ja mówiłem Państwu, że ten biznes był bardzo mocno likwidowany. Ja mam zdjęcie tej kamienicy w całej okazałości z 1911 roku i tu na parterze była duża piekarnia. Mówiłem Państwu, że właśnie jak Rosjanie wpadli, to tych piekarni też dużo zniknęło na starym mieście, bo tam było mnóstwo piekarni, ale zostały spalone, a więc często te zakłady musiały przejmować, że tak powiem, tą taką rolę pieczenia chleba dla całego praktycznie miasta. Tych piekarni nie zostało dużo właśnie po tych występach gościnnych Rosjan w naszym mieście.
I między 1945 a 8 rokiem tutaj pan chyba Potraszewicz się nazywał, prowadził właśnie swoją cukiernię i piekarnię, ale no musiał ją zamknąć, a państwo bardzo mocno naciskało, żeby piekarnię prowadzić samemu albo poprzez jakąś spółdzielnię i tak naprawdę długo ta piekarnia też nie funkcjonowała. Jesteśmy przy kolejnej kawiarni też, która właśnie długo nie istniała, ale państwo pamiętacie, że to jeszcze był lokal gastronomiczny przez nawet lata, nawet niedawno, w 2010 powiedzmy, że jeszcze była jakaś pizzeria. Pamiętam, że to były dwie kondygnacje, ale to już ja nie o tych czasach chciałem mówić, bo tu była kawiarnia Gdaniec. Nazywała się jako chyba jedna z nielicznych, że miała od nazwiska człowieka, bo ten człowiek, który otworzył tą kawiarnię w 1945 roku, nazywał się Gdaniec. I tutaj sobie ten lokal właśnie przysposobił do kawiarni, no ale też mu zabroniono w 1948 prowadzenia tego lokalu, czy nie zabroniono, tylko mu wypowiedzono w sensie umowę. No i ten lokal przez późniejsze lata stanowił właśnie różne, że tak powiem, tło dla pizzerii, dla jakichś tam restauracji. Pamiętacie państwo sprawę Pankowa, generała rosyjskiego, który do dzisiaj wiele ludzi nie wie, czy był, czy nie był, ale ten człowiek uratował Słupsk od biedy, bo był tam zarządcą gospodarstwa rolnego koło Słupska i on dzięki temu, że właśnie powiedział, że okej, zgadzam się, niech Słupsk dostanie to zboże, to mieliśmy co jeść, bo naprawdę nie było skąd brać jedzenia, bo miasto nie było miastem rolniczym, a wszystkie majątki dookoła zarządzane były przez Rosjan. No były to smutne czasy, bo też nie wszyscy państwo wiecie, jak to wyglądało w tamtych czasach, ale mówię, jedzenie było naprawdę bardzo ważną rzeczą. Dlatego te lokale były tak często oblegane, bo człowiek w domu nie miał jedzenia, coś tam zarobił, przyszedł do lokalu i często mu się udawało nawet zjeść. Nie było tak, że w 1945 roku była praca dla wszystkich. Tak było mało zakładów, część ludzi pracowała przy odgruzowywaniu miasta za jedzenie. I to był stan. Szanowni Państwo, jak powstał dworzec kolejowy, to tak naprawdę ta ulica powstała. I tutaj jeden z pierwszych budynków, który zbudowano przy Wojska Polskiego, właśnie stał w tym miejscu. I to był hotel. On nazywał się początkowo Bismarck Hotel. Bo wiecie Państwo, że Bismarck był bardzo popularny w XIX wieku w Niemczech. Zresztą mieszkał koło nas w Warcinie, pomieszkiwał. A więc ten lokal tak nazwano. Oczywiście była tu restauracja, dosyć, że tak powiem, znana i się chwaliła tam różnymi, że tak powiem, retasami, bo była to, jeden z ważniejszych hoteli w mieście i blisko dworca. Później, kiedy po I wojnie światowej zmieniono jej nazwę na Bahnhofs Hotel, czyli hotel kolejowy, i też była właśnie restauracja na dole w tym budynku. I jeszcze Państwo będziecie pamiętali, że tutaj restauracja była przez wiele, wiele lat, ponieważ no, w 1945 wiadomo, że tam prywatny jakiś podmiot prowadził tą restaurację. Później zmieniono nazwy tych, zmieniały się nazwy lokali, otworzono tutaj taką pierwszą restaurację ekspresową, się chwalono, że ona była w stylu czeskim, że można było przyjść i na stojąco zjeść przy takim stole, to było w 60 roku, że można było różne tam po prostu potrawy tutaj zdobyć i zjeść. No ale później, jak większość tych lokali, tak jak mówiłem, stała się taką dosyć speluną i tak ją zamknięto. Dzisiaj mamy sklep w tym miejscu, ale to nie był taki jedyny lokal tutaj, że tak powiem, blisko, że tak powiem, dworca, bo Państwo pamiętacie, że dworzec kolejowy jeszcze, niektórzy Państwo pamiętacie, bo ja nie pamiętam, ale dworzec stary jeszcze był w latach 80. i na tym dworcu była restauracja. Po wojnie nazywała się przez jakieś tam parę lat, jak była prywatna, właśnie bufet kolejowy. Później to zamknięto, bo dworzec, wiecie Państwo, że był dosyć zniszczony, bo części go brakowało po tym, jak dostał pociskiem artyleryjskim. Ale to nie był tylko jedyny przybytek. Tu Państwo pamiętacie, może niektórzy, stał bardzo ładny budyneczek UL. Tak, bar UL. Początkowo był taki bar, gdzie można było zjeść na szybko jakąś przekąskę. A później się przekształcił w piwiarnię, że tam często piwo jakieś tam sprzedawano na końcu. Nie wiem, czy tam pamiętacie Państwo tą końcówkę. Ja mam to ogólnie gdzieś tam z prasy. Ale jeszcze w sumie bar mleczny, tak, ale później gdzieś tam był też właśnie handel piwem, bo to się stało bardzo modne. I w latach 60. zaczęto stawiać budki. Tutaj starsi mieszkańcy będą pamiętali, że nawet na Wojska Polskiego stały takie kioski piwne. One miały kształt taki troszeczkę jakby okrągławy. A później takim modnym było właśnie stawianie takich barków z metalu, takie pierwsze konstrukcje, to był właśnie tunek, barek właśnie taki przy parku, później na ulicy Lutosowskiego, takie właśnie metalowe konstrukcje przyjeżdżały do Słupska wagonami, stawiano je szybko dźwigiem i powstawały takie nowe lokale.
Pierwszy taki właśnie lokal, który przyjechał jako taki modułowy, został przywieziony do nas w latach 60., to był około 65-66 rok. I tu powstała knajpa, która była bardzo taką znaną knajpą, jeśli chodzi o serwowanie ryb, bo ryby tu można było zjeść z wielu, że tak powiem, akwenów morskich światowych, bo nasi rybacy i marynarze pływali po różnych, że tak powiem, morzach. I tu właśnie sprzedawano mnóstwo ryb, a tu, jak ktoś zauważył, właśnie w Polsce była taka sytuacja, że ludzie jakoś niechętnie do tych ryb byli przekonani. Ryby nie były takie popularne jak mięso. Szanowni Państwo, jesteśmy na placu Sienkiewicza dawnym. To był plac Sienkiewicza początkowo, ale tutaj był park. Tak naprawdę to był park w tym miejscu i tu był hotel. Jak ten, że tak powiem, dworzec powstał, Wojska Polskiego było zabudowane, tu powstał taki dosyć luksusowy hotelik z restauracją, nazywał się Reis Adler. No i ten hotel przetrwał do 1945 roku, otworzył się w 1909 i dosyć długo sobie funkcjonował. Jeden właściciel go miał. No i jak Polacy przyjęli ten, że tak powiem, budynek w 1945 roku, to już hotelu nie wiadomo, że nie było, bo każdy chciał gdzieś mieszkać, było to rozgrabione, ale jeszcze zrobiono restaurację. Restauracja nazywała się Parkowa i funkcjonowała nawet sobie dobrze i robiła dancingi, była orkiestra. Ja Państwu opowiem o tym lokalu, bo ten lokal zaczął się, że tak powiem, od razu, kiedy tę kamienicę wybudowano, a więc na początku XX wieku. W 1911 roku to była knajpa, to nazywała się Kaiser Cafe, czyli cesarska kawiarnia. Następnie po I wojnie światowej zrobiły się bardzo modne dancingi, takie kabarety. Panie przychodziły poubierane z papieroskami na sztanych lufkach czy w drewnianych. To było bardzo modne wówczas. Tak jak jakieś futerka, meloniki panowie i, no, że tak powiem, libacje do rana. No i te Café Roland, która właśnie była tym nowym lokalem po tej Kaiser Café, działała do 1945 roku. Następnie powstała restauracja Bałtyk, ona była też tylko, tak jak mówiłem Państwu, do 1948 roku, jak ten żywioł, że tak powiem, prywatny został całkowicie zniszczony. No i powstało Zacisze. A Zacisze jako przeciwwaga dla, że tak powiem, dla wcześniej omawianego Tunka była znowu restauracją drobiową, gdzie tu wszystko było z drobiu. Tutaj były zwierzęta, właśnie ptactwo i bażanty powypychane jako ozdoby. Różne ptactwo tutaj było powypychane. Szanowni Państwo, opowiem Wam o knajpach targowych, bo takich targowych knajp było kilka w Słupsku. My stoimy przy Starym Rynku. Targowe knajpy to ogólnie osobny rozdział w historii gastronomii Słupska. Wiecie Państwo, przyjeżdżali ludzie do Słupska sprzedawać swoje płody rolne i oni większość tych pieniędzy przepijali później. I te konie, milicja nie zabierała prawo jazdy, oni zresztą sami byli napici, milicjanci często i gęsto. I ten koń na szczęście wiedział, jak do domu dojść i jechał ten człowiek pijany jak Bela do domu. Zostało mu tam w kieszeni parę tam drobniaków z tego, co sprzedał, czy kartofle, czy cokolwiek innego. I w tych knajpach były dańtańskie sceny, bo tutaj akurat, kiedy Władysław Piotrowicz był kierownikiem Słupskich Zakładów Gastronomicznych, ten lokal próbowano wielokrotnie, go tam remontowano, wskrzeszano, no ale tutaj wraz w ogóle z całą klientelą, to i załoga często lubiła się wypić i często byli napici tak samo jak, no równo, że tak powiem, i zapomnieli, na przykład Władek Piotrowicz opowiadał mi historię, kiedy wpada do lokalu do tego właśnie targowej na kontrolę i mówi, że śmierdzi tak, że nie można wytrzymać, a oni flaki gotują, które wczoraj zapomnieli schować i najwyżej się dosolą, mówią, dosolimy, będzie dobrze szefie, trochę się dowoli wody, dosolimy, coś tam, okno się otworzy, zjedzą, nie? On mówi, wylać to wszystko i jakiś zastępczy posiłek, żeby zrobić, żeby było coś do jedzenia. W 1972 roku tu powstał lokal, który tak naprawdę był lokalem takim szkoleniowym. Bo tutaj szkolono młodzież, nawet moich wielu kolegów, którzy, bo ja jestem 75 rocznik, a więc wielu kolegów tutaj robiło szkołę właśnie zawodową czy średnią tutaj
gastronomiczną na dole. Pamiętam, byłem tu wielokrotnie z nimi, bo przychodziłem z moimi rówieśnikami, którzy po prostu byli w gastronomiku. Tu mieli kuchnię, szatnię, nawet nieraz można było coś zjeść. Oczywiście różne żarty tu odchodziły. Co tu było ciekawego? To był piękny ogródek i tutaj stał statek. I to nawet spory statek, nie wiem, czy Państwo pamiętacie. Normalnie duży, duży taki statek rybacki, który był przerobiony na taką... taką piracką właśnie, że można było od niego wejść. Tu był ładny ogródeczek. No i w 1972 roku ten lokal właśnie został otworzony i pan Czarnecki, słynny ogólnie kucharz ze Słupska, który w metrze pracował, świadczył, że tak powiem, nie świadczył, tylko uczył. A Czarnecki był z tego znany, że nie zapisał po sobie i nikomu nie chciał oddać nigdy przepisów. Nawet Wiatosław Piotrowicz, który był jego szefem, jak się go pyta, to on nawet się zasłaniał, żeby on nie widział, co on tam robi, jak on to robi. W 1945 roku powstał lokal, który się nazywał początkowo Adria. Tu były też niezłe sytuacje, bo w ogóle w tych okolicach powstały pierwsze lokale gastronomiczne. Zaraz będę Państwu na ulicy Grodzkiej pokazywał pierwszy lokal, który był. Powstał z czasem tutaj lokal Piotruś, słynny ogólnie lokal, który był znany z Golonki. Jak się szło na Golonkę, to wszyscy do Piotrusia. W Piotrusiu było tak i w większości lokali, bo tego Państwu nie mówiłem, bo komuna była bardzo ciekawa. Jak się chciało coś wypić, to nie można było wypić, jak się chciało tylko wypić. Pierw trzeba było kupić zakąskę i dlatego jest to słynne powiedzenie seta i luneta czy galareta, bo luneta to chodziło od tego pojemnika, który tam tą galareta była i często się kupowało tą galaretę po to, żeby jej nawet jej nie zjeść, tylko chodziło o to, żeby dostać kieliszek wódki czy piwo, bo nikt nikomu nie sprzedał alkoholu bez tej zagrychy i to przychodzono pić. Tutaj był jeden z pierwszych lokali, który w Słupsku otworzono. Wchodziło się tam od strony, od ulicy, ale powiem Państwu od początku. Tu w tym lokalu otworzył swój taki wyszynk i restaurację właściciel hotelu Cidel. Ten browar się znajdował na ulicy Wandy. Dzisiaj tam stoi ten budynek na ulicy Teatralnej, tam nie Teatralnej, tylko Tramwajowej. Kopernikus, tak, i tego browaru już nie ma, ale ten człowiek do 1906 roku tu prowadził restaurację, nazywała się Pod Kwiatem Chmielu. I tu kolega słusznie mnie zauważył, tu chmiel rośnie w ogóle, żeby było ciekawie. Tutaj na płocie rośnie chmiel, niedługo będzie można go zrywać. Jak Państwo chcą sobie piwko zrobić, to będzie można. I ta knajpa przetrwała do 1945 roku. Była oczywiście później już nie restauracją piwowarską, tylko zwykłym tam po prostu miejscem, gdzie można było się napić i zjeść. I po 1945 roku tutaj był pierwszy lokal otwarty, nazywał się Dołek Pomorski i pan Lipko w nim zaczął pracę. Jesteśmy w miejscu, gdzie było kilka, że tak powiem, przybytków gastronomicznych, ale najstarszym jest ten tutaj, że tak powiem, ta brama wejściowa, co Państwo widzą, no to była restauracja, gospoda i wiele różnych przybytków. To się nazywało początkowo Bar Myśliwski, gospoda Włóczęgów, to była w ogóle, co ciekawe, taki klub dla różnych stowarzyszeń kupieckich. Mamy nawet zdjęcie, jak oni tutaj stoją, obok był zegarmistrz. No i później, kiedy państwo to przejęło i zrobiło swój własny lokal, on był nazywany zwyczajowo ONZ. Nazwa była ONZ dlatego, że to był stół okrągły i wzięto z tego właśnie nazwę. W tym lokalu serwowano wódkę na setki. Nie było jakiejś 50 albo 40 czy 25, jak my dzisiaj mamy kieliszki 20, to nie było mniejszych proporcji niż setka. I ten lokal był bardzo znany w mieście. Ten lokal po prostu tutaj każdy, jak zaczął jakieś interesy, albo ten to czy cokolwiek przyprowadzał tutaj jakiegoś swojego kolegę, bo ten lokal był troszeczkę lepszy, jeśli chodzi o jakość. Nie była taka speluna. Oczywiście, jak mówiłem, pod koniec wszystkie lokale się stały speluną. Za mną jest taki bar, czy to pizzeria, wszystko naraz tak naprawdę, bo w 1976 roku otwarto tutaj Małgośkę, nie wiem, czy Państwo pamiętacie. Nazwa Małgośka się wzięła, bo wtedy ten mocny był przebój Maryli Rodowicz, tak, i nazwano to Małgośka. No i tutaj pod 24, tam dalej, tutaj w tym miejscu też był początkowo taka kawiarnia, która funkcjonowała bardzo krótko, też do 1948 roku. No ale się nie zachowała. W tym miejscu ogólnie było bardzo dużo takich hoteli i restauracji, a więc tu postanowiono taką właśnie kawiarnię wcisnąć. I jeszcze oprócz tego
Tam, Państwo, nie wiem czy pamiętacie, tam wspólnik pana Makasiuka, ten co miał zieloną budkę, otworzył sobie cukiernię. Oni w ogóle tą cukiernię otworzyli jako pierwszą tam, gdzie była kiedyś Żabka. Tutaj takie teraz czarne szyby są. Tam była cukiernia, nie pamiętam jak ona się nazywa, Niespodzianka chyba? I balodziarnia, tak. Wszyscy mówili, że to były najlepsze niby lody. W Słupsku tu przychodzono na lody. I tutaj właśnie ta cukiernia była tak długo, jak ten człowiek się po prostu, że tak powiem, zestarzał. I to była jedna z nielicznych cukierni, których nie zabrano w 1948 roku i ten człowiek przetrwał. Po prostu może w jakiejś spółdzielni działał, czy pozwolono mu działać.